Wy czat nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaką zjebaną grę mieliśmy godzinę temu około. Myślałem, że rozsypie ten komputer. Zaraz przejdziemy dalej, ale póki co kilka słów od sponsora. Robisz często zakupy w necie? Nie lubisz przepłacać? Mam dla ciebie świetne rozwiązanie. AleRabat. AleRabat to fenomenalna wtyczka, która działając w tle będzie ci wyszukiwać kody rabatowe oraz cashbacki, dzięki czemu zaoszczędzicie każdą możliwą złotówkę, którą mogliście zaoszczędzić. Cały proces jest bardzo prosty. Instalujecie wtyczkę, tworzycie konto, odpalacie swój ulubiony sklep, dodajecie produkty do koszyka, klikacie, wyszukaj kody rabatowe, boom, macie rabaciki. Także jeżeli lubicie wydawać dużo pieniędzy, zainstalujcie wtyczkę, AleRabat, link w opisie. Zapraszam do oszczędzania i dalszego oglądania. Ty masz jakieś tanki w swoim tym? Ja mam wszystkie czempiony. A żeby umieć tym grać, to mam bardzo mało czempionów. Się nagrzeli, kiedy zjebaliśmy. Neti, spierdalaj. Wszedł na czat, napisał Master i... o kurwa! Dobra, mam podwójnego ulta. Na ostro, na nich wjeżdżamy. O kurwa, już lecą po ciebie. Dobra, jeden ult. Drugi ult. Kurwa, nie trafiłem. Nice. Wow. Siema, z kim gram? Z doktorem kredytem. Nie znam typa. Można aż tak przeklinać na Twitchu, czy dostanę bana? A co powiedziałeś? Rozkurwiłem. Nie, no co ty, tylko jakieś obraźliwe rzeczy. Nie obrażaj innych ludzi, będzie git. Co jeśli ta osoba na to zasłużyła? Niestety, nie można. Chyba, że chodzi o papieża. Boom, pierwszy stun. Boom, drugi stun. Trzeci stun. Rozpierdoleni! Jakie kombo! Nawet nie wiem, kto tam teraz papieżuje. Franciszek. Ten z Gry o Tron, no. Ale śmiesznie, że go zatrudnili do Gry o Tron, nie? A guess nie płacą za dobrze w Watykanie. Dawaj jeszcze jednego. Poszło. Jo! Mieliśmy jakiś ukryty broken peak. Chłopie, jakie szczęście, że masz strumyka, nie będzie mi się na sraniu nudzić. To słuchaj, idealnie na parę godzin masz tutaj rozrywkę. Ej, nie, bez kitu, jakbym ja miał powiedzmy telewizor w kiblu, to ja bym potrafił chodzić tam na godzinę. A w ogóle chcesz coś kerst usłyszeć? Po prostu sobie to zwizualizuj. Dywan w kuchni. O kurwa. Co nie? Nie trafiłem ani jednym ultem, a i tak wygramy. Bąk. Nasz dywan w kuchni, Izabela, bój ty się Boga! Nazywasz, który mam level. What the fuck? To prawda, że Hodo ma 7 dzieci i 78 lat. Tak, ja jestem jeden z tych dzieci. Hello. Okej. Ale wyskoczył z krzaka. O nie, spaliłem ulta, co teraz? Ojeju. Dajmy radę na nich, co ty? Dobra, go mam. Nie? Tak. Tylko było blisko w tym ostatnim, raz dosłownie, tak. Raz. Ale to aż nawet nie ma fanu, jak tak wszystko łatwo wchodzi. No, Windows mi nie działa. Czemu ci Windows nie działa? Mój Boże. Jak to Windows nie działa, co? Nie rozumiem. Dysk jest okej, okay, ale ma... O mój Boże. 4922208 błędnych sektorów. Fajnie, fajny dysk. Dobra, to chyba jest chuj z tej rozrywki. Nie, patrz. Dobra, to ja będę uciekał, dopóki się roślinka nie pojawi. Jest roślinka. Żyję! Już nie żyje. Yo, let's go! O nie! Kurwa, wlazłem. Plan był dobry. Ja chyba dopiero na szóstce będę coś robić. Ja nie wiem, czy ich porobię 2 na 1. Leona Amumu jest w ogóle w jednym team kompie, czaisz? Obleśne. Ultowanie sionem, let's go! O kurwa. O nie siadło to naraz. Co to za stunlocki obrzydliwe? Dobra, mam się zrobić. Oni taką przylepę robią. No. Dobra, pizgaj. Właśnie, oni za szybko tuptają. Jezu, no nie da się ruszyć. Ty kurwa Gale Force'a kupuję, let's go! Nie! Ja od razu wjeżdżam, jak debil. Dobra. Jest! Zadziałało. Kurwy. Radomski ninja wbił na streama, ale zajebisty nick. O kurwa, ty pa. Ja mogę ci dać ten? Nad tym gówniem ulta? Nie wiem. Spróbujemy. Nie mogę. O nie, on idzie na dolną. Kurwa, no nie da się, gówno pierdolone. Dobra, jebać gówno, gramy następną. Jak grałem Nexus Blitz, to miałem zarąbisty fan, nieważne czy wygrywałem, czy przegrywałem. Nie, Doomboty to było coś, w czym miałem zawsze fan. Dobra, ja gram pod kontem i tak tego nie wygrywamy. Co tak właściwie masz za Riot Partnera? Konto ze wszystkimi skinami. No, i te skinki dostaję dla widzów. No. Kody. W sensie mogę raportować nie tylko w grze, ale też tak. Wow. Ale ja nie raportuję nigdy, stwierdzam, że jebać gówno.
Nie bij się tam z nimi, ja zbieram te dzwoneczki. O kurwa. No. Dobre. Ile masz? 18 dzwoneczków na start. Czyli rozumiem, że przegrywamy pierwsze 6 gier, a potem wszystko wygrywamy. Tak. Dobra, chyba... O dobra, i jego zostawmy, ja sobie pozbieram dzwoneczki. No słuchaj, 35 dzwoneczków już mam. Ej, biją trochę. Co to jest? What the fuck? Czogat z ultem Fiory. Pato, pa jakiś śmieszek. Brule? Chłop nie wie, co go nawet uderzyło. Wart, abyś zdech miał podłogę 7 metrów pod ziemią. A, student debil, wszystko się zgadza. Dobra, na nich essa, oni są papierowi. Żyje? Mnie bardziej boli, jak umrę i widzę, ile dzwoneczków zostało na mapie. Co go rozjebał? O nie, teraz gramy na dwóch potężnych zawodników, kutasiarz Max i student Debi. O nie! O, mam 5 mipów, to mogę napierdalać. Jak się smagaliśmy pałami. Wyszli od razu. W sensie kutasiarz Max wyszedł. Jezus, ale oni się spinają. Tej górną też? Wszystkie nasze? Właśnie nie wiem, o co chodzi. Tu ich nie ma. Dobra, tam będą proszę się geszli. No to mogą coś stać w strefie, nie ma problemu. Gdzie oni kurwa są, naprawdę? Hi. A, tutaj. Brach moment, naprawdę. Tyle się czaili czasu, żeby zostać rozpierdolonymi na 3 sekundy. Ej, to mnie można fokusować, myślałem, że to można bić. Oh shit, what the fuck? Tego się nie spodziewałem. I no, bez kitu, wzięli z zaskoczenia. Ale wkurwiony. What the fuck? Ale ty ich chyba rozkurwisz, czy nie? Uszy. Ja pierdolę, co tu się stało? Odpalili się ostro. Dobra. Odpadliśmy. Trzecie miejsce, lol. Żartuję, że już odpadliśmy. No, co fajne. Za gówno? Ale laścior już. Co laścior? Co to ma być laścior? No muszę iść do rodziny. Ja tu jestem gospodynią domową. No to pizzę zamów. Rytnes? Ej, byczki, co zamówić do jedzenia, pyta się Netty. Słuchaj. Hawajską. Dobra. Ładnie. Dobrze. Yeah. Dobra, to się może udać. Dobra, nieźle. Dobrze. Nice. Dobrze, króciutko z frajerami. Czym się różni włoskie spaghetti od polskiego? Polskie z ketchupem. Jestem martwy w chuj. Chociaż? Jestem martwy w chuj. Coś przestaje to działać. Kurwa, no te ulty jebane. Siema, chciwy Benek. Siema. Chcesz może zastąpić Hodo? Bo Hodo sobie idzie zaraz. Chciwy Benek chętnie ci zabierze kanał. Zabieraj. Dobra. To jest dla mnie niesamowite, że to już jest chyba 10. stream, jaki robię, odkąd zainstalowałem ligę. I cały czas ludzie przychodzą i są w szoku, że klinika żyje. Fakt, że jak ten kanał umiera i wstaje na zmianę, to jest jakby część lore tego kanału, bo to jest śmierć kliniczna, tak jak w nazwie. Śmierć kliniczna, co? Dobra, chodź tutaj. Czekaj. Mogę żyć? Spalę się. Widzą? Spaliłem się. Jezus. Ale go wysnajpiłem, śmiecia. No mocny jest ten Diego. Dobra, ale niewystarczająco mocny. Pajle, kurwa, czapek kupiłem. O kurwa! O kurwa. Za 7 sekund mam znowu ulta. Nie dożyłem. Nice. No nie! Nie! Kurde mol, dobra, ale punkty na plus. To się ceni.